O co chodzi, że jest troszeczkę pokamyczka? Pierwszy dzień już właściwy Wielkiej Włoskiej Wycieczki. Jak widzicie, w miarę pochmurno, ale jednocześnie w miarę ciepło, bo na krótki rękaw. Mamy hotel parę metrów od jeziora. Ponieważ jeden z nas nie wstał na śniadanie, no to przejechaliśmy dosłownie kilometr czy dwa do najbliższej knajpy i stanęliśmy na śniadanie o godzinie 12, 13. A potem tutaj się kawałek przejedziemy po okolicy. No zdecydowanie jest to kolarstwo romantyczne, bez napinki. Wymiana roweru w ostatniej chwili poskutkowała tym, że nie ma żadnych pomiarów mocy i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem też kabla do ładowania na micro USB do mojego starego Wahoo Bolta, także zobaczymy, jak się jeszcze rozwinie temat posiadania nawigacji, ale nie nerwowo. Będziemy zwiedzać i będę wam kręcił, co tu widać. Generalnie nad Garną jest bardzo ładnie. Na pewno ta droga przy samym jeziorze jest to droga spacerowa, raczej dla rodzin z dziećmi niż dla kogoś, kto chce to upalać treningowo, przejechać szybko i tak dalej. Zatrzymaliśmy się w hotelu Ambassador w miejscowości Riva del Garda. To jest północny kraniec jeziora Garda. Jak widzicie, dużo nad tym jeziorem jest sportów wodnych. W zasadzie co kawałeczek mieliśmy jakiś port pełen jachcików i łódek. Mieliśmy też pozamykane, co prawda w większości po sezonie, różne bazy kajtowe, windsurfingowe, foilowe. Nie jestem specjalistą od pływania na tych wszystkich urządzeniach, więc ich tak bardzo nie rozpoznaję, ale na pewno dużo z nich miało te foile, czy jak się tam nazywają, te karbonowe miecze do pływania. Na samym jeziorze też można było zobaczyć bardzo wielu adeptów żeglarstwa i właśnie jakiś desek z żaglem. Były też kempingi, także fajnie, jest ich dużo. Jest gdzie stanąć. Nie zgłębiałem tego, jak są wyposażone, ale coś czuję, że na to jeszcze przyjdzie pora. Jeżeli się nie mylę, to nad Gardą jest jakiś jeden z największych festiwali rowerowych i to jest chyba pora, żeby pomyśleć o tym, żeby go odwiedzić. Widać na każdym kroku, że miejscowość jest przygotowana do przyjmowania rowerzystów, bo jak widzicie, wszędzie są stojaki, można sobie rower wygodnie powiesić. Sama Riva del Garda jest dość dużą miejscowością, jak na te włoskie mniejsze miasteczka. Jest bardzo dobrze przystosowana do obsługi ruchu turystycznego i dość komercyjna, widać na każdym kroku. Sklepy, wypożyczalnie, serwisy, w zasadzie wszystko tam można załatwić, kupić pamiątki, usiąść w restauracji. Jest bardzo ładnie, ale zabudowa miejscami jest nowocześniejsza. Nie jest to miejscowość cała w 100% zabudowana starymi domami. Te stare domy znajdziecie kawałeczek tylko dalej, odjeżdżając od jeziora Garda, co my zrobiliśmy tak naprawdę dopiero drugiego dnia, no bo pierwszego udało nam się dotrzeć tylko do kawiarni, zjeść tam jakiś mały lunch. Potem pojechaliśmy się kawałek przejechać. Jak widzicie, tutaj testowane były opony Goodyeara. To już jakiś taki rynek, sorry, ale nie zgłębiałem zabytków, który jak się dokładnie nazywa, także jeżeli was to interesuje, możecie wejść na moją Strawę, zobaczyć tam wszystkie przejechane trasy i każde z tych miejsc sobie obejrzeć. Co ciekawe, tak jak w innych rejonach Włoch, również tutaj jest sporo pustostanów. Zawsze mnie to zastanawia, o co tu chodzi, czy ktoś wystawił ten budynek za 5 milionów euro i nie ma chętnego, żeby go kupić, czy jest tak jak czasem u nas na Podhalu, że jest 15 spadkobierców, z których kilku w Stanach i w zasadzie to nie wiadomo od kogo można byłoby to kupić. Tu jak widzicie też traska przygotowana stricte dla rowerzystów. Często są to szlaki pieszo-rowerowe, ale jakoś to funkcjonuje trochę lepiej niż u nas, bo i ci piesi przepuszczają rowerzystów, i ci rowerzyści nie chcą tych pieszych tak od razu rozjechać. A tu już dojechaliśmy do głównej atrakcji na ten dzień, czyli do wodospadu. Za daleko dziś nie dojechaliśmy, ale udało się zobaczyć na przykład wodospad Warone. Thank you.
Piotr, jak podobał Ci się wodospad? Czy tak się wzruszyłeś, że aż zaszkliło Ci okulary? Tak jest. Zrosiło? Zrosiło. Nie tylko okulary, całego Cię zrosiło. Ale było warto. Jestem cały mokry, tak mi się podobał. Parkingowo i organizacyjnie okolica całkiem nieźle ogarnięta. W zasadzie zawsze było gdzie stanąć. Pierwszy dzień i oczywiście musi być pierwsza Panda 4x4 w klasycznym zielonym metaliku. Tutejsza motoryzacja to dodatkowy bonus. Zawsze się fajna fura na patoczy. O, a to jest ta skała koło naszego hotelu. Podpiszę Wam, jak ona się nazywa, bo oczywiście nie wiem. Bananowce, brzozy. No i wszędzie widoczki, widoczki, widoczki. Największa zajawka we Włoszech to jest Piaggio Apa Szykowa. No i oczywiście Pandy pierwszej generacji. Najlepiej na cztery buty. Widoczki fajne. Podjazd też fajny. 7%. Sam raz dla takiego dziada bez formy jak ja. Chyba Murcie Lago. Co ciekawe, w wielu miejscach ścieżka rowerowa jest zupełnie oddzielona od jezdni dla aut. Ograniczenie do 30 na godzinę. Chyba tutaj dużo Niemców parkuje, bo nawet im piszą po niemiecku. A zobaczcie, jakie śmieszne kwadratowe, wróć, trójkątne domki. Furka osłonięta od słońca. Mega klimatyczne są te włoskie ulice. Tu nasz elektryczny kolega, co se ma silnik. O. Mnie zawsze też ciekawi, co to tutaj rośnie na tych różnych krzaczkach i leży potem przy drogach. Były na przykład jadalne kasztany. Najlepiej jak ziomek, co ma elektryka, nie dość, że wybierze drogę pod MTB i gravel, jeszcze zakazem ruchu dalej. Fajnie, fajnie. Teraz będziemy wracali. Klasyka gatunku, jest zamknięte i dalej też jest zamknięte, ale mordy oczywiście muszą sprawdzić, czy jak jest zamknięte, to jest tak całkiem zamknięte. Jak jest, mordeczko? Ciężko. Nie no, nie gadaj, dopiero 10 stopni nachylenia. Nawet momentami 9,5. Stopni nachylenia elektrykiem to może i fajnie. Widoczki też może i fajne. Ale jak tak z buta to trzeba przepchać, to już trochę ciężej. Tym razem się upiekło i przejechaliśmy, mimo że zamknięte. To droga była oberwana tylko trochę. Dało się przelecieć, ale mądre to nie było. Ale ładnie było. Bezrobocie ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Kiedy ziomeczki mówią, ej, jedziemy na 10 dni na gravel, mamy miejsce. Podłączasz się, to musisz sobie tylko pożyczyć dziś rower. Tak jak ja tego Romecika. Spakować parę rzeczy. Nie polecam pakowania się godzinę przed wyjazdem, bo zawsze się coś zapomni. Jak bidony, batoniki, kabel do wahubolta. I jedziesz sobie na gravelek, zamiast tyrać w jakiejś firmie. Jedna z rzeczy, która jara mnie najbardziej na świecie, to są wszelkiego rodzaju zameczki, takie na przykład jak to coś, co wyrosło tu na skalę. Jest wszystko, i drogi serpentynki pod górę, i piękne wzgórza, i zameczek, i słoneczko, i nawet tam na dole o jezioro. Klimat tych włoskich miasteczek i uliczek jest niesamowity, ale też od razu widać, dlaczego mają Fiaty 500 dużo skuterów. Właśnie te Piaggio Apa trzykołowe, z których jeden leci właśnie z góry. Bo tu po prostu nic innego by się nie zmieściło. O, jedna Bawara jakoś się wcisnęła. No i Pandy już widać nowsze. Musimy pojechać bardziej na południe Włoch, bo tu na północy to bogactwo i nowe pandzioszki. Że co mówisz, że ta choinka wyższa od kościoła? No.
Zobacz, niżej rośnie, a my wtedy do wieży dosięga. Fajny taki elektryczny rower, nie? Jakie śmieszne zielone to. Woda zielona. No i to dlatego niby to jest tak ciekawie. I spójrz jeszcze, ile masz drzew pozanurzanych. I góry jakie wielkie. Bo tu są wyspy. A czemu te drzewa takie zalane? Wynurzają. No tak, tak ja właśnie. A bo dużo wody jest dzisiaj. A oto i klimatyczne małe miasteczka. Po prostu wyrywa z butów. No trzeba przyznać, że widoki tutaj są niesamowite. Można przejechać asfaltem, ale można też przejechać przez środek miejscowości. Tu sobie ziomek coś maluje. Ładnie jest to. Piotr, wyciągamy Eurasa czy za niskie nominały? Za niskie. A jest to jakiś ten? 5 złotych papierowy? Jakieś 50 euro może? Nie, 500. Ale to niech się rozmnoży. Patrz, a tutaj jest do sprzedania. Można sobie kupić. Oj. Ciekawe, jak te małe samochodziki z tymi małymi silnikami to w ogóle dadzą radę podjeżdżać. Chłopaki, ogólnie to ja chciałem zgłosić, że dopiero drugą pandę pierwszej generacji spotkaliśmy, więc musimy jechać na południe. No to był moment, kiedy zrozumiałem, po co w gravelach są sztyce command post i można je opuścić. I chyba spuszczę trochę z tych trzech atmosfer na mniej, bo... Ale fajnie śmierdzą hamulce. I teraz wiem, po co tutaj jest amortyzator w tym rowerze. Oczywiście ma 30. Ale o co chodzi, że jest troszeczkę po kamyczkach? Kurwa, czy to jest jeszcze... Większa męczarnia niż chodzą tą górę. I będę to teraz musiał wypikać. Że dziękujesz mi, że cię zabrałem do tego demo. Kurwa, że to sztos. Ja pierdolę, no, a chciałbym sobie kurwa zębami wrócić. Dobra, to ja teraz muszę sobie nagrać takie długie pii, które zostanie użyte tam, gdzie przeklinaliście. No dobra, 1,5 bara i zobaczymy, czy będzie lepiej. Ty no, jest, stary, jest mega lepiej. 4 razy lepiej, to jednak ci gravelowcy mają rację, że oni nie jeżdżą na 3 bary, wiesz? Ja bym im zaufał. Także myślę, że dziś przejedziemy ze 30 km. O, zaczęło mi żygać mlekiem przy 1,5 bara. Może być, że ja już nie mam hamulców. A wyżyguje mi trochę mleko z przedniego koła bokami. Ciekawe czemu. Jakby opona wstawała z obręczy na 1,5 bara. Zaraz podbiję sobie na... A, bo już teraz jest asfalt, to podbiję na więcej, ale teraz zrozumiałem, po co tu jest amortyzator stary na tym zjeździe i zatęskniłem za tą szczycą command post, co ją stąd wyjąłem. No i ogólnie spoczko. Podbijamy ciśnienie na więcej. Chińska pompka cyclus. I wydaje mi się, że już po tym to tak, który to guzik ją włączał, ten? No tak, bo mi z przodu w ogóle ucieka jakby. A, że się tarcza zgrzała. To norma, że się zgrzała. Ale wiesz, ja nie wiem, czy tam już... A tu jeszcze kawał zjazdu. Dobra, tam. Wracam na 3 bary. 3 bary to jest optymalne. Do gravela. Kawałek tego klocka. Ty no, powiem ci, że na spuszczonym mega lepiej.
elektryczny, jak se fajnie pojechał. A całą naszą trasę z dzisiaj będzie można obejrzeć na Strawie i przejrzeć sobie, dokąd zajechaliśmy, jakim cudem przez 4,40 w tym 2,20 jazdy przejechaliśmy 22 km. Także pierwszy dzień poszedł.